Tak się cieszę, że nic ci nie jest. Tak nam miło, że się ktoś o nas martwi. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze NAC 2. Uła, to się porobiło. Co za skok. Niefortunny, ale ważne, że zadziałał. Tak jak miał zadziałać. Uda nam się wejść na dach? Pewnie, że się nie uda, ale co możemy tu rozwalić? Nic się nie kryło. Dziwne drzwi. Bardzo podejrzane. Okej. Niestety robi się niebezpiecznie. Tak, to z rozpędu chciałem, ale cóż. Może trzeba było przeskoczyć po prostu. Bak. Zbieramy kryształy. Cały czas się zastanawiam, w jaki sposób moglibyśmy się ewentualnie... Ło! Uwaga! Skorupiaki! Nadchodzimy! W jaki sposób moglibyśmy się dobrać do tych tytanów, bo... No nawet na 10-metrowego odnaka wydają się być one dość sporym wyzwaniem. Tak, żeby nam nie przeszkadzał w drodze. A myślałem, że... Ała! Myślałem, że jakoś rozwalą most, gdy będziemy na nim, a tu nie pozwoliliśmy na to. A, to by była nowość. Wybroniliby się przed bumerangiem. Piękny widok. Jeszcze chwilę byśmy tu postali, ale... O! O Lukas! No! Co? Nie ma czasu zajmować się jeńcami. Pomogła mi, gdy byłem w tarapatach. Myślę, że można jej ufać. Ufać jej? Tylko ja pamiętam, co było na wyspie? Nie wiedziałam, że on was skrzywdzi. Musicie mi uwierzyć. Dobrze. Ale jak znowu nas zdradzi, to przez ciebie. Spokojnie. Mamy tu większe problemy. Na przykład, gdzie Xander zabiera tytanów i co zamierza zrobić, gdy tam dotrze. Pojedziemy za nimi, to się dowiemy. Ruszamy? Zbierają się w środku krateru. Co to w ogóle za miejsce? Nikt tego nie wie. Jego historia sięga wyższych goblinów. Pradawna machina. Przeznaczenie? Nieznane. Xander wspominał coś. Chodź, Nak, do roboty. Lukas, czekaj! Poniosły go emocje. Daj mu chwilę. Wyluzuje. Lukas ma focha. A ty... Robo Katrinę trochę wyższe od niej, tak oszukuje koleżanka. No dobra, nasz samolot. Widzę, wujek się z nim dość dobrze zaprzyjaźnił. A czy ty tam kolega... A, szkoda, liczyłem, że skrywa coś więcej. No ale cóż, chociaż pewnie trafi się coś na naszej drodze. Tym razem spokojnie nie będziemy musieli przed nikim, przed niczym uciekać. Mam nadzieję przynajmniej. Oho, my was znamy. Pojedynczo proszę. No tak. Zdecydowanie lepiej. Tylko gdzie nasze 10 metrów? Wszystko musiało zostać tam w jaskini. O. No tak. Okej. Ale to było piękne. Gdzie Katrina? Zaatakuje z innej strony. Chcemy osaczyć siły Xandera. No Katrina niczym... Katrina jak Katrina zaatakuje. Okej. Kryształ. Albo chcą nam wskazać drogę, albo powinniśmy się już tutaj zacząć mocniej rozglądać. Chyba tylko droga. Czyli znów ze sobą rozmawiacie? Tak jakby. Dlaczego tu jest taka dziwna droga? Czekaj, robot. Znów za bardzo to wszystko widoczne. Jak mają nas nagrodzić? Chociaż dostałem też podpowiedź, że nie ma się co nastawiać. A w każdym razie nie ma wielkiego ciśnienia, żeby zdobyć te turkusowe, szmaragdowe i tak dalej. Niestety to jest nagroda... W trybie multi do wykorzystania. Można się przebrać za danego Naka. Ale
Tylko, że jesteśmy już chyba blisko finału, to można zdradzić takie tajemnice. Przynajmniej nie będzie tak bolało, jak coś pominiemy. O, o, masz. Bum, bum, bumerang. O. No, coraz szybsze te, kurcze. To niedobitki. Reszta sił Xandera jest już pewnie w środku krateru. Ciekawa sprawa. Ile jeszcze mu robotów zostało, ale na pewno będzie z nimi sporo pracy. Chodźcie, punkty. No, no, no. Dobrze by było do finału te 3. Znaczy się 6. Zebrać. Xander trzyma artefakt. Wkłada go do jakiejś nieznanej maszyny. Co on robi? Właśnie próbuję ci to powiedzieć. Tak wygląda ostatnia część planu Yurika. Ta maszyna miała sprawić, by roboty stały się jeszcze silniejsze. Silniejsze? Ale jak? Tego mi nie powiedział. Przykro mi. Nie wiem. Jasne, nie wiesz. Lukas. Wiem już, że nie powinnam była ufać Xanderowi. Czy ty nigdy nie popełniłeś takiego błędu? Owszem. I zanim komuś teraz zaufam, będę dużo ostrożniejszy. Trzeba tam zejść, szybko! Będę za tobą. Trudno będzie się tam dostać. Oj tak. Oj tak. Co ty na to, Nak? Kurczę, wszystko przez całego Xandera. Tracą zaufanie do niego. I Lukas, i Ewa. Nie wiem, czy to dobry ruch był, ale póki idziemy dalej, to jest nieźle. Będzie jakiś elektryczny Nak, który może przejść przez te bramy, tak? Tak dziwnie to wygląda. A może to nas doładuje? Myślę, że nieraz to wejdziemy w to. To się przekonamy. Okej. Okay. To tylko jeździ góra. Wow! Więc będziesz ostrzejszy i ostrożniejszy. Tak. To mamy przejście dalej, ale czy to gdzieś nie poprowadzi nas? Zawsze jest teleporter. Pięknie. Ale to było zbyt oczywiste, że mogło być jeszcze piękniejsze. No, nareszcie coś. To my gadżety, bez tych kolorowych kamieni. Co tam? No wybór niewielki. Pójdziemy w tym kierunku mimo wszystko. Garda, garda, Nak. I poskładaj się do kupy. Dobra. Po co nas to... A. Halo, kamera. Akcja. Myślę, w tamtą stronę nie przeskoczymy przez te dwa. Ale to damy radę. Zobaczymy. Ło! Jakie kręcioły. Dobra. Tyle wystarczyło do szczęścia. Tu już gorzej to wygląda. Bo niestety musimy skakać. Jak będzie, to na dole... O! A tak miło było. Dobrze, że tu nas przetele... Wiedzą, jak zakręcić. Dobra. Ale na stabilnym gruncie udało się. Jeszcze raz musi zjechać na dół. No niestety nie mamy najlepszego doświadczenia w tym temacie. Dobra, jest. Wow! Dobrze, że tu siły ośrodkowe i tak dalej nas chyba nie załatwią. Tak, będziemy góra-dół, góra-dół, to tak. Chociaż pewnie dałoby radę na równym poziomie. To się niby wydaje takie proste, ale jak doszło to kręcenie, to już takie nie jest. Siema. Choćby nie wiem, jak się wzmocniły, znakiem nie mają szans. Katrina też nam pomoże. Jak Xander może wierzyć w wygraną? Nie mów hip-hop, kolego. O, a my takiego długiego skoku nie mieliśmy? No dobra. A myślałem, że gorzej być już nie może. Bach, 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 tak. Nie myśleć o tym, po prostu przed siebie, o. A gdzie...
Cześć, no właśnie. Myśleliśmy o was. Tak, tak jakoś. O, wygodnie. Taki daleki skok nie byłby zły. Jaki tutaj tak? Prawo, lewo, prawo, lewo. Dlaczego tu by miał być jakiś problem, żeby przeskoczyć z tego dalej? No ale chyba większym problemem całe zamieszanie miało tutaj nam zrobić. O, mamy to, albo i nie, albo tak, albo... To się po prostu za dużo dzieje na tej mapie. Okej, okay. I jesteśmy na drugiej stronie. Bach! Już gorzej. To jest chyba najlepszy sposób na te wszystkie sztuczki. Nie zwracać jakoś takiej większej uwagi na nie. A, teraz tak. Czy my chcemy do góry, czy na dół? Bo sobie możemy skoczyć tu, ale po co? Raz się dowiemy po co. Mam nadzieję... A, już wiem, widzę. Dobra, dojdziemy tam raz jeszcze. Nareszcie nadeszła nasza wiekopomna chwila. Jesteśmy. Bach, damy radę, nak. No i proszę, wszystko, co mogliśmy tu już znaleźć, jest z nami. O, to wygląda jak złom. Wskaźnik serii, jak najbardziej. Jak najbardziej. Podobno za wykonanie 100 ciosów serii dostaje się achievement. Nawet nie wiem, czy nie złote. Zwarty grzechu. I tam też jeszcze... A, my możemy chyba normalnie górą teraz spróbować wrócić. Nie powinno być tak źle. Okej, tak. Okej. Dobra. Najważniejsze jest właśnie, bo jak zaczynamy się zastanawiać, co dalej, to wtedy się pojawiają problemy. O tak, teraz myślisz, co tu dalej? A po prostu to trzeba iść przed siebie i nie myśleć o tym. Ło, znowu kręcioły. Bak, 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 bak. A czemu tu są tak... A jednak siła zadziałała! Paskudna. Ale klocki nas nie wywaliły. Nie podoba mi się to miejsce. Cześć. O. Nie było tak źle, nie tak? Okej. Takie trochę ujęcie, jakby tytany nas miały gonić. O, o. Lepiej przelecieć to. No chyba nic nie ma. Dobra, skok. Wiary. I przejście. Też wiary, nie do wiary. Dobra, nie wiem, czy to było rozsądne. O, udało nam się wrócić. Bach, skok tu. Skok tu. Czyli trzeba tak, tak, tak i na drugą stronę jakoś, no tak, z większym wsparciem. Dół, góra, dół. Dobra. Tak, żeby można było się odbić i jest pięknie. O, a nie, bo już my niczego tu nie szukamy. Tyle dobrze. Wygodnie czasem wiedzieć, czego nam trzeba. Cześć, chociaż liczymy na małe wsparcie. O, o. A gdzie wsparcie? Tak. Gdzie oddział wsparcia? Koleżanki? Katriny? Ej, dziewczyny? Tęsknimy. Boks, boks. No właśnie, może więcej. O. Masz. Bach. I cześć. Jak zawsze znajdą ciekawszą drogę od nas. Rzeczywiście trochę jakby mocniejsze, ale czekaj, chodź. A dlaczego to go nie ogłuszyło? Nie podoba mi się ta sytuacja. Dlaczego on w ogóle... Tutaj! A, to my nie mamy z nimi walczyć, dobra. Dzięki za podpowiedź. Lepiej późno niż wcale, ale tu jest jakaś taka... No. Nie może przebić osłon. Tak, tutaj! Tak, 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 wiemy, wiemy. Ale to były śmieci do zbierania. O, to były śmieci do zbierania. Tak, wskakuj na to. Nie jest dobrze! Oj nie. Takich problemów to my jeszcze nie mieliśmy. Ora trochę większa, ale... E, zebrałeś te części? Tak. Mi się wydaje, że jesteśmy niedowartościowani. Nawet roboty Katriny nie dają sobie z nimi rady. To co my mamy zrobić? Odbijać? Strzelaj. O, nie tak szybko. Tak, daj nam trochę czasu.
Czekaj, czekaj, musimy się pozbierać. My nie możemy tego odbić. O, nawet w ten sposób, dobra. To uciekamy tam, może coś będzie. Zepchnij go z urwiska. A, go, nie na has. Dobra. Już myślę, że jest... O, 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 o. Patrz i bach. Kurczę. Nie jest dobrze. Powinniśmy się zwijać. No. Nie, no to tam dobrze skakaliśmy na dół. To jednak to urwisko dokądś tam prowadziło. Dajcie część. Cześć, Lukas. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja nie wiedziałem, że tak ryzykujemy życiem, idąc po te skarby. Bach. Część wskaźnika serii. Już ostatni element nam został, więc jest duża szansa, że go niebawem złożymy. Na tę robotę będzie jak znalazł. Dobra, teraz tu uważaj. Kolega, tak? Coś ci ucieka. Siły dajcie. Ile tu przychodzi? No, może rzeczywiście tak ma centymetrów, ale i tak wydaje mi się, że jednego nie mamy. Coś ty... A! O, o. No ruszcie się tam! Jeśli głaz nie pomógł, to co może dać im radę? Pięść. Niestety on całkiem nieźle sobie radzi. Dobra. Możemy się dogadać. I cześć. Uuu, punkty. Ten spadł nieco gorzej. Dobra, póki mu się w głowie kręci. Zbieramy części, ty jednak rozwal skrzynię przy okazji. O, bombowo. Dobrze, że jeszcze te są niewzmocnione. O, au, jak boli. I poleciał. Wow. A, bo ty do nas tutaj się zjawiłeś. O, bardzo dobrze, ustaw się. Jak do zdjęcia. O, kolego, czekaj, czekaj, czekaj. Mamy dla ciebie niespodziankę. Do przodu. Skok, do przodu. Ło! To nas trochę wybiło z rytmu. Okej. No, wymyślili coś nowego. Wymyślili. Jest ich coraz więcej. O nie, to już mi się w ogóle nie podoba. Oho. To sobie pożyczymy. Dobra, to nie wygląda tak źle. Dopóki nie mają niebieskiego kumpla, to... A chyba nie mają, bo raczej nie wygląda to jak miejsce, gdzie coś by można było zrzucić. Po co ten kamień? Po co ten kamień? I ten kamień? A, ten po to. I ten też nie potrzebny. A może potrzebny? Niepotrzebny. Dobra. Chwila spokoju. Tu się zmienia z tym? A, są. A czemu takie raz, dwa? Moment, to jest złoty robal. Tego się nie możemy. A już rozumiem, chyba chcieli nam pokazać, że jak nadepniemy na coś, to to spadnie niżej, więc bach, dwa, trzy, cztery, pięć. No, jest. O, za dużo tu dróg. Ale jest. Wskaźnik serii, wskaźnik serii. Damy radę jednak. Trochę szczęścia w tym nieszczęściu naszym się przyda. Uuu, czuję to. Wykrywasz sekretów. No cóż. Nie mamy wyboru, tak? Coś złożymy niebawem. Coś złożymy. Cześć, chodź klocek. Przydasz się nam. Każdy klocek się liczy. Coś tu było? Nie. Oby Katrinie nic się nie stało. Mam nadzieję. O, wujek zaczyna się martwić o Katrinę. W sumie to miłe na swój sposób. A o nas ktoś się martwi? Dobra. A, dopóki są roboty. Się zastanawiam, kto z kim tu walczy. Chodź. Oddziały Katriny dostają łupnia. Chodź. Oddamy za łupnia. Łupnia za łupnia. Trzeba jeszcze się rozglądać, bo nieraz tutaj skrzynie mogą leżeć. Niestety, coś rozwaliłem.
To tyle dobrze. O, a tutaj tyle gorzej. Nie wiadomo, w którym momencie skoczyć. Po prostu nie myśleć o tym, lecieć. Pak. A, tutaj na dół. Mały nak. Jeszcze duży, może poczekać. Duży, dobra. Tyk. Te bramy mi się nie podobają, a my nie? Chyba, że my byliśmy z drugiej strony. Jakoś... Trzeba by było to jakoś rozwiązać. O, cześć. I cześć. Mamy jakieś przejście. Nim się zabuduje. A, dobra. Zaspokojnie. Zaspokojnie. O. A, w ten sposób. Tym razem to nie będzie pomocne, a bardziej będzie chciał nam przeszkodzić. Ale chyba łatwiej tak to omijać, niż potem skakać. Tam za rogiem raczej nic nie ma. Raczej, jeszcze zobaczmy. Nie. Ratchet i klank. Okej. Prawo. Lewo. Ua, to teraz dali do myślenia. Ale raczej na prawo jest dalsza droga. A tu mamy... ten wskaźnik serii. Na bank, na bank. Ale i tak miło, że się trafiło. Tyk, tyk, tyk. Najlepiej jak ostatnia skrzynka, jaką znajdziemy, to wykrywacz sekretów. Przyda się nam tyle, co nic, bo już więcej sekretów się tu nie kryje. Okej. Dobra, tu jako duży. Nie. No, Kasiu, powiedz coś na temat naszego partnera sparingowego. Przygodny. A, ja myślałem, że tu można... A tu można go dopiero wywalić. Nie, dwóch, no jak? Oszaleli? Jak my mamy to zrobić? Na pewno jednego musimy stąd wywalić. Okej, i na pewno musimy zebrać się. Nak, zbierz się w sobie. Wywal go. Dobra. Już możemy coś tutaj... bardziej z nim poćwiczyć. No i cześć. Ktoś jeszcze? Dziękuję. Polecieli i nadesłali posiłki. Ale tam to się wysoko wykręciło. Nie doczekamy się powrotu. Cześć. Ksander nie marnował czasu. To wszystko wygląda strasznie. Już za późno. Zaczął zasilać tytany. Patrzcie! Ha, Katrina ma kłopoty. Musimy jej pomóc. Dobra, zróbmy to. Nak, czekaj. Przysięgałam, że nie zdradzę tych ciosów nikomu z zewnątrz. Ale ich potrzebujesz, by pokonać Ksandera. No to do dzieła. O wiele lepiej. Dziękuję, Ewa. Teraz nasza kolej. No, Ewa, jak zawsze, w czas. Tylko tak, czy my mamy... rozebrać barierę? Okej. Okay. Brawo! Już mam nadzieję, że bariera nie wróci do niego. Dajcie następnego do przetestowania. Bach! No! Dajesz, Nak!
Lepiej późno niż wcale w gruncie rzeczy, rzeczywiście. Chyba, że nie mielibyśmy gdzie ich tutaj wyrzucać, poza planszę. I tak to się robi! O tak, jeszcze któryś na testę? A test. Ale nie... Nie takie! Jak my mamy tu... Załatw jednak! Czekaj, czekaj, tak? Ja wiem, Rider, że to się wydaje łatwe. Ło! Hula hop! Hula hula! Ło! To oni też dostali nowe zabawki. Kto ich nauczył tego bumerangu? Dobra, teraz powinno już być łatwiej. No to się robi ciekawie. O, masz szczęście, Lukas. No, ale czy to jest cios, który powali Tytana? Nie sądzę. O ile dojdziemy w ogóle do niego. Nie myśl o tym, że można spaść. Nie myśl o tym, że... najgorsze to są właśnie te uciekające schodki. Ale na szczęście tu nie było tak źle. Teraz tak, tu powinniśmy... A ja nie wiem, czy powinniśmy. Powinniśmy. Dobra, teraz tak. No właśnie, cały problem tej zagadki jest taki, że mały nak ginie na raz. Co by się nie działo w takim miejscu? Wracaj, duży. Mam nadzieję, że nie zepsuję tego tu jeżdżącego. Okej. Wow. Ale to było. Cześć. Już nas chyba widział. Dobra, ale póki nie mają osłony, to nie jest... O, ty, kula. Uciekaj. Dlaczego ja zapominam o tym, że możemy używać normalnych ciosów, no? Nie na elektrycznego. A ten nam tak sprawnie ucieka. A jak nie ucieknie, to... No właśnie, to w dół tam... Nie, bumerang chodź, bo my będziemy się z nimi bawić niepotrzebnie. Tego tutaj... No to się zemścił. Dobra, i musimy go zlikwidować. I teraz już będzie zabawa. O, była zabawa. Chodź. Dopóki nie ma kolegów. A naprawdę fajnie to wymyślili. Rozbieranie tego pancerza. A stamtąd przyszliśmy. Szukałem sekretów. Nak, zaczekaj! Cokolwiek Xander robił, dopiął swego. Dokąd wyruszył? To musi być New Haven. Tak mi przykro, Lukas. Musimy dostać się tam jako pierwsi. Musimy ratować Katrinę. Xandera. Najpierw Katrina, potem Xander. Otóż to, nie wszyscy naraz. Ło, chodź. O, pomocnicy Katrinę, bardzo dobrze. W sumie nasze pięści, no właśnie, też i na innych się przydadzą. Czysto, czysto, ktoś tu posprzątał przed nami. O, ale niedokładnie. Ło, ale to było. Zwaliło nas z nóg. Dobra, no niestety, stety. Dobre jest to, że... bumerangiem tego. Albo niech sobie tam poradzą roboty. Dobre jest to, że im nie wracają te osłony. Nie wracały te osłony. Też może nie rozwaliliśmy jej do końca, dlatego jeszcze się obudował. I tyle. Cicho. O! Albo o! No i samo poleciał. Nic to nie zostało potem? O! No to już wiem. Albo nie, nie zapeszam. No pewnie turkusowy. No tak. Myślałem, że w ten sposób uda się zdobyć tę sekwencję ciosów. Bo to tak na dobrą sprawę wydaje się dość fajna umiejętność. A ty w co strzelasz? Jakieś sekrety tam widziałeś? I to, gdy nie wie się, czy się chce go zepchnąć.
dobra. Już wiemy, że nie chcemy oberwać od niego. To by było trochę... Nie, 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 tak, 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 tak. O, i masz, kolega. A można było go zrzucić. O. Nie podobają mi się te strzałki wasze. Dobra, strzelaj ty. No to... Wolałbym to odbić. Dobra, jest nieźle. To był ten od Ponga. Ale zielonego nie odbije, no właśnie. Bo tutaj są te punkty doświadczenia, ale my możemy to przepłacić upadkiem. A gdzie my? O, ała! Jak piecze. Jak pieczeń. Chodź, bach. Tam nic nie było? Liczę na to, że nie. Jakie niestabilne te grunty, po których biegamy, się wydają. Łach. Skoro tam są punkty doświadczenia u góry, to cóż się może kryć na dole? No rozdają tego tak na każdym kroku. Trzymam kciuki. Od znajomych pożyczymy. Innym razem. No wio, tak. Nie bo smutny. Chociaż ty. Chociaż ty. Zbieramy się. Okej. Okay. A to nas wzmocni, jak te roboty? Doda nam ochrony, jak tym robotom? Obiecałem, że wejdziemy w to raz, ale nie tym razem. Dobra. Ale to... Bo, czekaj, czekaj, czekaj. Stabilnie. Nie po to mieliśmy tyle umiejętności tutaj pokazanych, żeby spaść nagle. Cześć ptaki, ale mam zazdroszczę. Teraz musimy uważać na te klocki, bo one czasem potrafią być naszym przeciwnikiem. Niestety, co tu się dzieje? Raz tak, 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 tak. Kojarzy mi się z jakąś grą. W ostatniej chwili, dobrze, że... Jeszcze tylko trochę wytrzymaj, Katrina. Pierwsze wejścia były podwójne. Wstajemy? Halo? Dobra. Czy to tu widziałeś Katrinę po raz ostatni? Tak sądzę. Bitwa musiała się przemieścić. O. A, bomby. Bomby to sobie może... nawrzucać. O! Poleć. O, tam już za to gorzej u góry to wygląda. Ale nie, bo my musimy tak na dobrą sprawę skoczyć tu, tylko to się chyba zamyka. O, dziękuję, teleport. Małe chwila zastanowienia. Moment, czy on nas zepchnąć z tego nie może? Nie ma co szaleć. Dobra, wszystkie wróciły, one się nie zamykają na szczęście, więc co możemy zrobić? Depnąć. I mieć nadzieję, że tym razem wszystko pójdzie zgodnie z planem. Tak. Jak ja cię lubię. Czy nie bylibyśmy w stanie tam wrzucić małego naka? No właśnie, i po co się męczyć drogą dookoła, jak możemy... O. Tak, tylko... Tak. Czekaj, 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 czekaj. Zjedźmy niżej. Mam nadzieję, że to jeszcze zjedzie. O, odkręca się. Dobra, odkręcam sytuację. Zobaczymy. I to znajdziemy. Bach, bach, bach. Nowa moc. O! Uciekaj, strażnik. Nowa moc. Coś pięknego. Okazuje się, że to, czy na nie wpadniemy, wcale nie jest tak oczywiste. I możemy jednak ominąć te ciosy. Super manewr, kryształowy wybuch. O, podoba mi się z nazwy. Ten super manewr pozwala na miotanie z wielką prędkością kryształami raniącymi oddalonych wrogów. Przytrzymać kwadrat. No, będzie chyba dobre. Co najlepsze, za moment powinna być okazja, żeby to przetestować. A trzeba jeszcze wrócić. No, to super, to super. Czekam, aż będzie wracać, a może lepiej nie. Duży nak, okej, okay. Jakoś się tu wcisnął. Trzeba uważać, jak się idzie do ściany, bo można skoczyć w drugą stronę. Cześć, o, i właśnie o to chodziło. I teraz tak. Bam. No, chociaż na dobrą sprawę powiem, że do końca nie wiem, czy to jest dobry atak. Chyba wolę na przykład takie
huragany, bo one jeszcze chwilę działają po tym, jak zakończymy całą zabawę. Czekaj, tu uciekaj, ty też nam uciekaj. Dobra, temat załatwiony. Bierzemy skrzynię w rękę. I przed siebie. I przed siebie. Przećwiczymy to. Zaraz chyba tu będzie... Ło! Coś nas zablokowało. Kolejna arena. Patrzcie tam! Katrina ciągle walczy. Niech i walczy. Oho! Coś ty się, kolego, tak na nas tu podpalił. O, o! A myślę, że lepiej zadziałają nasze szybkie pięści. Uuu, ale ten ostatni laser jest niefajny. Dobra, unik, unik, unik. Oła, nie w drzwi. Wszystko tylko nie drzwi. Mamy, trzeba patrzeć na to też i kryształy tu dostępne. Okej, schowaliśmy się za nim. Aha, sparzył się kolega nam. Nie, nie, nic, nic nie mówiliśmy, nic nie było tematu. Bierz kryształy i tyle, co nas tu widzieli. Zresztą to jest zawsze dodatkowe zabezpieczenie. Ale, plecy. Uła. Dobra, dobra, dobra. Spokojnie. On jest słabszy od nas. A na pewno nie tak bystry jak my. Nie popełnić żadnego błędu. Już niewiele mu zostało do życia. Nak, 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 nak. Nak. Tak. Nie. Okej, okay, to jego koniec. Ale to było. Tak łatwo. O błąd. Katrina, czekaj, czekaj. Jak tam? Za co? Kiedy wreszcie przekonałam samą siebie, że to była dobra decyzja? Wpadasz i robisz taką rzecz. Przecież można od tego oszaleć. Nie jesteś już taka pewna. Ach, jestem. Wcale nie. Wojsko Katriny jest zniszczone. Teraz wasza kolej. Powstrzymajcie Xandera przed przejęciem New Haven. Ava? Dlaczego on to robi? Wiem, że ciężko go zrozumieć. Po tym, jak Marius zniszczył cywilizację wyższych goblinów i nie było już bitew do wygrania, patrząc na swe dzieło, uświadomił sobie, że stał się równie okrutny jak jego wrogowie. I pojął, że ludzkość bardziej niż siły potrzebuje mądrości. Marius wszedł na ścieżkę pokoju. Założył zakon mnichów i stojąc na jego czele, władał światem ludzi. I ludzkość rozkwitła. Ścieżka pokoju bardzo odpowiadała ludziom, którzy szanowali zwyczaje mnichów. Ale kiedy płomień Mariusa zgasł, wpływ mnichów na świat zmalał. Nasze zasługi dla ludzkości zostały zapomniane. Wkrótce zaczęto nas postrzegać jako samotnych dziwaków albo niebezpieczne echo przeszłości. Xander nie mógł się z tym pogodzić. Uznał, że tylko siłą odzyska należny nam szacunek. Tak, ale cała armia prastarych robotów? To chyba trochę za dużo. Lecimy? Tak. Będziemy tuż za wami!